No to przejdźmy do serii pomiędzy Los Angeles Clippers i Golden State Warriors. Wydawało się, że ta seria może być najciekawszą serią w pierwszej rundzie. Wydawało się, że tutaj może być największa szansa na upset, że to będzie ten pojedynek, który będzie nas emocjonował i powodował, że nie będziemy w stanie zasnąć w trakcie tych playoffów. Pojawiła się jednak kontuzja Andrew Boguta, o której powiemy sobie jeszcze później. Jak myślicie na samym początku, jaka jest największa siła Los Angeles Clippers, którzy są faworytami w tym pojedynku? Piotrek. Dwie statystyki. DeAndre Jordan trafia z pomalowanego chyba 69%. Druga statystyka. Andrew Bogut pozwala rywalom trafiać z pomalowanego 44 czy 45%. Jeden zawodnik, ten pierwszy, będzie grał, ten drugi nie będzie grał. I to jest największy plus dla Clippers, bo jak nie DeAndre Jordan, to w to miejsce będzie się wbijał Blake Griffin. A jak w ogóle źle pójdzie dla Golden State Warriors, to tamtędy w ogóle wejdzie jak dzik zarośla Glenn Davis. Wtedy będzie już w ogóle źle dla Warriors. No, brak jakiegokolwiek zabezpieczenia podkoszowego. Jermaine O'Neal jest fantastycznym zawodnikiem. Ja go uwielbiam, bo to jest człowiek ze starej szkoły jeszcze, jak ja się emocjonowałem jako mały dzieciak, wchodził do NBA, jak miałem 10-11 lat. Ale Jermaine O'Neal nie da rady zatrzymać DeAndre Jordana, Blake'a Griffina i pozostałych graczy, którzy będą atakowali obręcz Warriors. To ja mogę dorzucić kolejne statystyki. Andrew Bogut zaliczał double-double w czterech meczach z Clippersami, rzucał 62% i był plus 10, tam 10-7 czy 11. Na plusie Jermaine O'Neal zaliczał 4 punkty, 4 zbiórki i był na minus 20. Więc to będzie duży problem, bardzo duży problem. Ze wszystkich piątek, które grały przeciwko Clippersom, 80 chyba 7 minut, czy tak jakoś zagrała piątka właśnie z Bogu Curry, Thompson, Iguodala, Lee, Bogut, a następna piątka 10 minut chyba, czy tam 11, jakoś tak. To jest kosmiczna różnica, więc widać na czym to wszystko się opierało. To był człowiek, który najbardziej potrafił zaleźć za skórę Blake'owi Griffinowi. To był człowiek, który uczynił z tej serii, no nie tylko on, ale głównie on, serię brzydką, może tak poza koszykarską, ale właśnie dlatego tak emocjonującą. Teraz Australijczyka nie będzie i strata jest naprawdę ogromna dla Golden State Warriors. Się mówi, że on może wrócić, no ale ostatnio słyszałem, że on ma problem z oddychaniem nawet, więc przez te złamane żebra, więc myślę, że nie wiem, powrót ala David Lee w zeszłym sezonie raczej za dużo tutaj nie pomoże, bo przeciwnik jest zbyt wymagający. I rzeczywiście tutaj mój DeAndre może sobie naprawdę pohasać razem z Blake'iem i to może być klucz i taki gwóźdź do trumny dla Golden State. No to przejdźmy do największej siły Golden State Warriors. I ja tutaj na początku zaznaczę, że troszeczkę boję się. Mam nadzieję, że się to nie stanie, że ta największa siła Warriors może być troszeczkę zależna od twojego ulubieńca Karol DeAndre Jordana. I to może być taktyka, która troszeczkę nam zepsuje tę serię, jeśli ona będzie miała miejsce. Hakę Jordan. Czy to nie jest ten sposób, w który Warriors mogą jednak zrobić tę serię? Mogą zaskoczyć Clippers? Na pewno będą próbowali. Na bank. To jest pewne, ale serii na tej podstawie nie wygrają. No, nie wierzę w to, szczerze mówiąc. Najwyżej DeAndre, no jakby za bardzo próbowali, mogą Clippersi obniżyć skład. Zapewne to będą robić Warriors i też z nimi pobiegać. Także tutaj nie widzę problemów, tym bardziej, że chyba mają przewagę nad Warriors punktami z kontry, jak grali między sobą. Największa siła Warriors to po prostu Splash Brothers, tak? I jeżeli Curry będzie rzucał tak jak rzucał 8 na 16 przeciwko gardom Clippersów za 3, no to wtedy jakaś szansa jest, ale czy jest to w stanie Curry udźwignąć bez tej pomocy, bez zasłoń, chociażby Andrew Boguta, które także były bardzo, bardzo istotne, to nie jestem co do tego przekonany, ale Golden State jest nieprzewidywalny, nawet bez Boguta, no we własnej hali.
Może coś naprawdę zdziałać i zrobić z tego serię, na którą by się zapowiadała. Naprawdę, gdyby Bogut grał, to myślę, że siódemka tam by była. Że byłoby 7 meczów i tak naprawdę rzut monetą w 7 meczu. Bez Australijczyka Warriors naprawdę będą musieli liczyć, że Klay i Steph będą trafiali, a druga rzecz, że David Lee jakoś powalczy z tą dwójką, z DeAndre i z Blake'iem, a to będzie naprawdę wielkie wyzwanie dla Davida Lee. Znaczy tak, ja ze swojej strony po pierwsze przychylam się do taktyki Haka Jordan z tego względu, że Mark Jackson już raz zrobił taki eksperyment w 2012 roku, jak Warriors grali jeszcze z Orlando Magic, to stwierdził, że wysforuje Dwighta Howarda na rekordzistę w liczbie oddanych rzutów wolnych w meczu i ten skończył na 39. Na 39 oddanych rzutach wolnych w jednym meczu. To było po prostu fatalne, tego meczu się nie dało oglądać. Fajną linijkę ma po tym meczu Howard. 45 punktów, 23 zbiórki. No nie, no super, nie? Tylko szkoda, że 21 z tych 45 punktów to było z linii. Ja się nie zdziwię, że jeżeli to rzeczywiście zrobią Warriors, ale kluczem do zwycięstwa Warriors będzie pewna rozmowa, którą powinien odbyć Mark Jackson z Andre Iguodalą i ona powinna przebiegać mniej więcej tak. Słuchaj, Andre, bardzo mi schlebiło to, co powiedziałeś przed sezonem, że przyszedłeś grać do nas ze względu na to, jak podobało ci, jak ja prowadzę zespół. A wiesz co? A mi się podobało, jak ty grałeś w poprzednich latach, jak rzucałeś po kilkanaście punktów na mecz. Powtórz to. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będzie tej dodatkowej broni z obwodu, jeżeli nie będzie właśnie punktów Iguodali, jeżeli nie będzie punktów Harrisona Barnesa, to nie będzie serii. Ale jako, że te punkty będą, to seria będzie. No to jeszcze trochę różnimy chyba. No jednak. Kto według was będzie w takim razie MVP tej serii? Czy to będzie... Chyba ten konkurs rozgrywa się wśród dwóch nazwisk graczy Los Angeles Clippers. Chris Paul i Blake Griffin. Który z nich będzie lepszy przeciwko Golden State Warriors? Blake. Znaczy lepszy. Lepszy to może będzie Paul, może bardziej go ten, ale takim MVP będzie Blake, dlatego że będzie miał mniej rywalizacji pod tym koszem, a że jest liderem w ilości prób oddanych ze strefy podkoszowej z pola 3 sekund. To teraz tych prób na pewno dostanie jeszcze więcej, tym bardziej, że otrzymuje gro podań od Chrisa Paula i to tak będzie wyglądało i myślę, że Blake Griffin ma idealną sytuację do tego, aby stać się MVP tej serii, tym bardziej, że podejrzewam, że Chris Paul może być spowalniany nawet przez Andre i Iguodalę, którego myślę, że Mark Jackson będzie wysyłał, żeby Chris Paul mógł sobie ponarzekać, że to teraz rozgrywający kryją za wysocy zawodnicy, jak to kiedyś mówił. Więc myślę, że tutaj Blake. Piotrek? Zdecydowanie Blake... Ale ja trochę z innych powodów. Znaczy oczywiście wiadomo, Blake'a będzie krył na zmianę David Lee z Morrisem, z Pajcem, powodzenia życzę. Natomiast Chris Paul może specjalnie, nawet niezależnie od tego, czy go będzie krył Stephen Curry, czy będzie go krył Klay Thompson, czy Andre Iguodala, on może specjalnie oddawać tę piłkę w ręce Griffina, chociażby dlatego, że ten ma łatwiejszego przeciwnika. Ale Paul może w ten sposób chcieć zaoszczędzić siły na obronę Stephena Curry'ego, bo jeżeli cokolwiek ma się zaczynać pozytywnego po stronie Warriors, to się zawsze będzie zaczynało od Stephena Curry'ego. A Chris Paul jest jednym z najlepszych obrońców w NBA, rzadko to powtarzamy, ale tak rzeczywiście jest. I on może sobie po prostu odpuścić trochę w ataku zdobywanie punktów po to, żeby mocniej nacisnąć Curry'ego i zabrać ten kolejny argument z rąk drużyny rywala. No, a chłopaki, rozmawialiśmy o tej kontuzji Andrew Bogata, która będzie prawdopodobnie kluczowa dla losów tej serii. Jak myślicie, komu w obliczu jego nieobecności powinien zaufać Mark Jackson i czy nie powinien spróbować gry small ballem i postawić się na jeszcze szybszy atak niż zwykle, grając chociażby, nie wiem, z Draymondem Greenem lub Harrisonem Barcem na tej pozycji i przesunąć Davida Lee na centra, Karol? Ja myślę, że do tego dojdzie, aczkolwiek sądzę, że Mark Jackson zacznie tą serię od ustawienia z Jermaine'em O'Neal'em mimo wszystko, że zaufa weteranowi, a jeżeli mu nie będzie wychodziła, prawdopodobnie może mieć problemy
to jedyną opcją tak naprawdę, bo Festus Ezeli chyba też nie jest zdrowy, nie wiem nawet. No on chyba na sezon wypadł jeszcze gdzieś tak no na początku właśnie, sezonu, no, złamana, już, noga. tak, więc nawet gdyby on był, to może będzie grał small ballem. Problem jest taki, że łącznie bodajże 6 minut przeciwko Clippersom taki small ball z Draymondem Greenem na czwórce i z Davidem Lee na piątce grał i był na zero, tak? Nawet jest 6 minut, to nie jest jakaś jakakolwiek miarodajna próbka. Ale myślę, że do takich zagrywek będzie się uciekał, a uciekał Mark Jackson, bo wielkiego wyboru nie ma. No nie będzie grał, nie wiem, w pierwszej piątce Jermaine O'Neillem z ławki dużej minuty, będzie grał Hilton Armstrong, czy nie wiem, czy on nawet jest. Tak naprawdę, no, bądźmy szczerzy, tak? Kuzmicz będzie grał. Albo Kuzmicz, no. Kuzmicza tylko jak patrzyłem na efektywne piątki, to on się pojawiał na drugim końcu zawsze. Zawsze Kuzmicz tam się znajdował. I myślę, że trzeba grać to, w czym jest się najlepszym. A Golden State, nie mając Boguta, jeżeli nie pójdzie dobrze z Jermaine'em O'Neillem, a boję się, że nie, muszą zagrać small ball, mimo wszystko, że na deskach mogą być niszczeni. Bo to jest ich szansa ofensywna. To jest ich szansa ofensywna. Z Jermaine'em O'Neillem ofensywnie nie są dobrzy. Bez Jermaine'a O'Neilla są lepsi, a jeżeli z obroną i tak będą mieli problemy, czy z Jermaine'ą, czy bez niego, myślę, że do tego dojdzie, że będzie small ball i duże minuty będzie grał najbardziej zaufany człowiek Marka Jacksona, czyli Draymond Green, który on właśnie może się zająć Blake'em Griffinem w dużej mierze także, pomimo, że jest niższy, ale bronić potrafi i trochę go tam zirytować, ale czy to coś da? Na pewno Mark Jackson ma niewiele do stracenia w takim ruchu. No właśnie, Piotrek, czy dobrym pomysłem jest próba wyprzedzenia Clippers? To może by okazać się chyba zabójcze dla Golden State Warriors. No ale w sytuacji, kiedy oni nie mają Andrew Boguta, to jakie oni mają inne wyjście? No bo muszą gdzieś... No i właśnie to jest ich problem w tej serii. Przewag. No ja wiem, no i żeby szukać gdzieś przewag, to ja bym się nie zdziwił, że nagle sobie jakiś zaawansowany statystyk będzie mógł policzyć, że Golden State Warriors odnotowali najwięcej prób kontrataku po straconym koszu. Że oni będą oddawali rzuty tak jak kiedyś Phoenix Suns, w 5-7 sekundzie akcji już. Po to tylko, żeby zdążyć wyprzedzić tą defensywę Clippers, która będzie dominować nad atakiem Warriors. I ja bym się nie zdziwił, żeby oni próbowali rzeczywiście takich rozwiązań. Szczególnie jeżeli im nie będzie szło, no to co wtedy? No, Stephen Curry będzie odpalał trójki z 10 metra. No. Jak mu będzie wpadać, to będzie fajnie. Jak nie, no to nie ma kto zebrać piłki w ataku. No i tyle. Okej, no to na sam koniec tej serii Warriors-Clippers. Czy pojedynek Stephena Curry'ego i Chrisa Paula na pozycji rozgrywającego to według was najlepszy bezpośredni matchup tej pierwszej rundy playoffów, Karol? No, myślę, że tak. Myślę, że tutaj ten pojedynek... To są po pierwsze gracze z pierwszej piątki All-Star, przynajmniej na pograniczu. I tak jakby patrząc na wszystkie serie, to nie można znaleźć ani w serii Pacers, ani w serii Heat. Raptors, Nets też nie. W ogóle na wschodzie, na zachodzie też, więc to będzie naprawdę fajnie się oglądało, nawet jeżeli będzie ta seria trochę jednostronna i Clippersi ją zdominują, to na pewno Stephen Curry nie zmieni swojej gry i te pojedynki z Chrisem Paulem będą ozdobą, więc chociażby z tego powodu będzie warto oglądać, nawet jeżeli te mecze nie będą wyrównane. Piotrek? I dla mnie równie dobrym pojedynkiem mogłoby być starcie Trevora Bookera z Carlosem Boozerem. Nie, tak serio, nie, fajnie, oczywiście super pojedynek, natomiast bardziej to będzie, podejrzewam, pojedynek dla ludzi pasjonujących się akcjami typu Top Ten, bo gdzie indziej będzie się rozgrywał ten najważniejszy pojedynek decydujący o zwycięstwie i to będzie pod koszem. Ja tak jeszcze wytłumaczę, Piotrka, te żarty o Trevorze Bookerze i Carlosa Boozera sponsoruje godzina, o której nagrywamy kwartę w piątek wieczorem.